Aria, overtura, batuta, diva, falset, inscenizacja, foyer, bis. Te słowa na pewno dobrze znacie i słusznie kojarzycie z operą, ale jest trochę określeń branżowych mniej oczywistych bądź mylnie rozumianych. Włoskie, niemieckie czy francuskie, jak same opery, pochodzenia mają rozmaite. W tym odcinku przybliżymy Wam zatem kilka określeń związanych ze śpiewaniem. Kilka z nich dotyczyć będzie teatralnej architektury, a kilka to typowe dla opery powiedzenia. Część z nich usłyszycie po raz pierwszy, część może wydawać się oczywista, jednak ich prawdziwe znaczenie Was zaskoczy, część trzeba po prostu poznać, bo poprawią Waszą elokwencję. Przed Wami przewodnik po 25 słówkach i zwrotach, które warto znać, odwiedzając operę. Zacznijmy zatem od początku alfabetu. Antrakt, niegdyś zwany międzyaktem, to nic innego jak przerwa pomiędzy aktami spektaklu czy częściami koncertu. To czas dla widzów na obejrzenie drugiego spektaklu, tego, który rozgrywa się wśród publiczności. The Queen's presence is a great honor for the Opera House, for it is more than 200 years since a reigning monarch attended a first performance at Covent Garden. Podczas gdy na scenie trwa zmiana dekoracji, bo po to pierwotnie były potrzebne przerwy, w korytarzach operowych kwitnie życie towarzyskie. Od XVIII już wieku widzowie odprawiali wtedy swoiste rytuały. Składali sobie wizyty w lożach, podpatrywali przez lornetkę innych, ponieważ wszyscy prezentowali się niczym na pokazie mody. Karol, ile może być dzisiaj milionów w teatrze? Będzie ze 200. Niegdyś podczas przerwy usłyszeć można było tak zwaną orkiestrę antraktową, która umilała publicę czas. Dzisiaj to raczej czas na wyjście do bufetu czy toalety, ale niektóre elementy rytuałów się zachowały. To wszystko dzieje się aż do trzeciego dzwonka zwiastującego koniec przerwy. Z antraktów także zrodziła się opera buffa. Ale chwila, chwila, to temat dopiero na literę O. Jeśli słowo antrakt brzmi Wam francusko, to prawidłowo, bo pochodzi od entrakt. I tu, uwaga, pojawia się dodatkowe znaczenie. To także muzyczny wstęp do kolejnych aktów dzieła, czyli taka mini-uwertura, jak na przykład w Carmen, przed aktem drugim, ale też trzecim i czwartym. Banda w operze to niekoniecznie grupa rozbójników. Z włoskiego oznacza zespół, czyli muzyków na scenie, wyjątkowo nie w kanale orkiestrowym. Wykonują muzykę, którą słyszą bohaterowie opery. Czasami sami wychodzą na scenę i mają epizodyczne role. Ale przeważnie nie widać ich z widowni, a jedynie słychać z oddali. Ale zanim ktokolwiek wyjdzie na scenę, musi się odbyć Bauprobe, czyli dosłownie z niemieckiego próba budowlana bądź konstrukcyjna, czyli taka, która odbywa się na scenie przed wybudowaniem scenografii. Służy ona rozplanowaniu elementów dekoracji i ich wielkości w stosunku do możliwości sceny. W tym czasie w sali prób odbywa się muzyczna Sitzprobe, czyli próba na siedząco dla śpiewaków i orkiestry, aby mogli ćwiczyć razem. Na literę B mamy jeszcze jedno słowo. Bel canto. Piękny śpiew, czyli włoska technika wokalna pokazująca piękno głosu, która narodziła się już w XVII wieku, ale rozgościła na dobre na scenach operowych w wieku XIX, dzięki Rossiniemu, Donizettiemu czy Belliniemu. Ridente in cielo.
stylem bel canto można śpiewać solo w arii, ale też w ansamblu. I tu nagle jesteśmy przy literze E. Chociaż niektórzy mogą być zdziwieni, bo przecież na początku słychać literę A, ale to ze względu na zapis. O ansamblu mówimy wtedy, kiedy kilkoro śpiewaków wykonuje utwór jednocześnie. Zgrane ze sobą różne barwy głosów często dają naprawdę niesamowity efekt. Ansambl to także zespół etatowych solistów w operach. Czas na H. H jak horyzont, a ten w teatrze potrzebny jest naprawdę szeroki. To inaczej prospekt, olbrzymie płótno zawieszane z tyłu scenografii, tło dla działań na scenie, które czasem udaje głębie. Morze, pałac czy las, a czasem przenosi akcję z miejsca na miejsce. Współcześnie używany jest stosunkowo rzadko. Raczej widywany jest w klasycznych, starszych wystawieniach. Kolejne wyrażenie, znowu włoskie, to in bocca al lupo. Co oznacza to sformułowanie? Dosłownie tyle, co w paszczę wilka i używane jest przed spektaklami jako życzenie powodzenia. Co ma wilk do opery? Tego nie wiemy, ale podobno powiedzenie to wywodzi się od polowań, kiedy myśliwi życzyli sobie właśnie spotkania wilka. Powiedzenia bywają przewrotne, należy je często interpretować na odwrót, jak na przykład połamania nóg. Także in bocca al lupo to życzenie uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia na scenie. Warto pamiętać, że należy odpowiedzieć crepi, czyli niech zdycha. No dobrze, ale zostawmy na boku niebezpieczeństwa, bo czas wyjaśnić, kim jest inspicjent. Osoba, która właśnie nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem spektaklu czuwa. Koordynuje wszystkie działania techniczne, zmiany scenografii, wejście artystów w odpowiednim momencie, a to wszystko zgodnie z partyturą, którą musi cały czas śledzić. Dzięki systemowi komunikacji ze wszystkimi pracownikami sceny może na bieżąco przekazywać im, co za chwilę powinno się wydarzyć. Proszę Państwa, koniec przerwy. Kammersänger, bo o nim teraz będzie mowa, to wcale nie jest śpiewak kameralny, jakby wskazywało dosłowne tłumaczenie tego słowa. To przyznawane przez niemieckie, a także austriackie teatry najważniejsze i najbardziej prestiżowe odznaczenie w świecie śpiewaków operowych. Tytułem tym honoruje się wybitnych artystów. Wśród Polaków na liście odznaczonych znaleźli się na przykład Jan Kiepura, Tomasz Konieczny, Zdzisława Donat czy Piotr Beczała, a ostatnio także Adam Palka. Kammersänger nie byłby tak tytułowany, gdyby wycinał koguty, czyli inaczej kiksował. Na pewno spotkaliście się z tym, kiedy komuś na przykład na wysokim dźwięku raptem załamie się głos. Słuchaczom robi się co najmniej niezręcznie, ale uwierzcie, dla śpiewaka to prawdziwa katastrofa, a zdarza się nawet najlepszym. Dźwięki przypominające pianie koguta mogą przydarzyć się również w koloraturach, popisowych, wirtuozerskich momentach arii. Świadczą o sprawnym posługiwaniu się głosem, efektownym ozdabianiu melodii. Partie operowe, w których taka muzyka odgrywa znaczącą rolę oraz śpiewaczki wykonujące te partie nazywane są również koloraturami.
przed nami już ostatnie słowo na K. Koncertmistrz. Powszechnie uważa się, że w orkiestrze można tak nazywać tylko pierwszego skrzypka. Może dlatego, że jemu dyrygent ściska zawsze dłoń na koniec przedstawienia, ale to błąd. Koncertmistrz w orkiestrze to po prostu pierwszy instrumentalista w sekcji instrumentów smyczkowych. Może być to więc wiolonczelista czy altowiolista. Nasze słowo na L to libretto. To oczywiście włoskie zdrobnienie od słowa libro, książka. Taka książeczka z tekstem opery przydaje się śpiewakom przy nauce arii, partii chóralnych czy dialogów. Czyli można powiedzieć, że to taki scenariusz, który pomaga widzom w rozeznaniu się, o czym akurat się śpiewa. I to właśnie tekst libretta czy jego tłumaczenie są wyświetlane na tablicy nad sceną. Kolejne włoskie słowo, które chcemy wam przybliżyć, to maestro. I choć wydaje się oczywiste, bywa nadużywane. Powinno odnosić się przede wszystkim do dyrygentów, rzadziej do kompozytorów czy wirtuozów gry na instrumencie, raczej nie do śpiewaków. Także jak widać, nie wystarczy być śpiewakiem, żeby być mistrzem. A szkoda. Skoro już wiecie trochę o próbach spektakli, czas zdradzić wam pewną tajemnicę. Soliści śpiewacy, aby oszczędzić głos albo kiedy na przykład są chorzy czy zmęczeni, na próbach markują. Co oznacza, że śpiewają ciszej, nie forsując zbyt głosu, minimalizując jego obciążenie. To taka sztuczka do modyfikowania głosu. Czas na O i obiecaną operę buffa. To inaczej opera komiczna. Powstała, aby rozluźnić atmosferę i rozbawić publiczność w antraktach opery seria, czyli tej poważnej. Najbardziej znane opery buffa to na przykład dzieła Mozarta czy Rossiniego. Ze sceny przenosimy się nieco niżej, czyli do orkiestronu zwanego fosą lub jeszcze bardziej potocznie kanałem orkiestrowym. Co to oznacza? Już się zdążyliście domyślić, ale dodam do tego jedną ciekawostkę. Jeśli lubicie obserwować orkiestrę i dyrygenta podczas spektakli, to nie jedźcie do Bayreuth. W znanym wagnerowskim teatrze orkiestron jest całkowicie schowany tak, że z widowni nie da się zobaczyć muzyków. Without doubt, the orchestra pit in Bayreuth is one of the Festspielhaus's special features. Having conducted the orchestra for many years, Richard Wagner designed it himself and had it built especially for his Ring of the Nibelung Orchestra. Ale żeby orkiestra w orkiestronie grała jak z nut, dyrygentowi potrzebna jest partytura. To zapis wszystkich głosów, partii wokalnych i instrumentalnych jedna pod drugą. Oznacza to, że na jednej stronie zawarte są wszystkie instrumenty, które grają jednocześnie. Zapisane są zawsze w określonym porządku, od instrumentów dętych drewnianych, na przykład fletu, aż po smyczkowe, na przykład kontrabas. To tak jakby czytać kilkanaście linijek tekstu równocześnie. I jak dyrygent sobie z tym radzi? Oprócz Kammersänge jest jeszcze jeden tytuł, na który trzeba sobie naprawdę zasłużyć. Primadonna assoluta. To rzadkie określenie na najwybitniejsze śpiewaczki wszechczasów. To tak jakby zdobyły wszystkie muzyczne 8000 szczyty zimą i latem. Wśród nich znajdą się na pewno Maria Callas, Renata Tebaldi, John Sutherland, Montserrat Caballé, Edita Gruberowa, Angela Giorgiu,
czy Ewa Podleś. Z charyzmą i nieziemskimi możliwościami głosowymi są czymś więcej niż tylko diwami. No ale zapomnieliśmy dodać, że śpiewacy w operze nie tylko śpiewają i markują. Czasem śpiew bardziej przypomina mowę. Wtedy mówimy o recytatywie. Nie jest to zwykły aktorski dialog czy monolog. Zawsze odbywa się z towarzyszeniem klawesynu czy orkiestry. Recytatywy posuwają akcję do przodu po tym, jak przez kilka minut arii słuchało się o uczuciach bohaterów. Są dwa szczególne rodzaje ról, które musicie poznać. Dyrektorska to taka, którą chce wykonywać każdy śpiewak, bo jest krótka, przyjemna, łatwa i gwarantuje aplauz. Druga to rola spodenkowa. Ta zarezerwowana jest dla kobiet wykonujących partie męskie. Operowy crossdressing znamy na przykład z Orfeusza i Eurydyki. Jasia i Małgosi. Czy Wesela Figara. A skoro przy Mozarcie jesteśmy, warto wspomnieć o jeszcze jednej postaci. Subretka to typ sopranu w roli pokojówki lub służącej ze specyficznym zestawem cech. Można ją nazwać intrygantką i beztroską plotkarą, ale dodaje też operze komediowego charakteru. Przykłady subretek? Bardzo proszę. Mówiliśmy wcześniej o długiej i skomplikowanej partyturze, ale zdradzę Wam kolejny sekret. Istnieje jej uproszczona wersja pomagająca opanować muzykę solistom. Wyciąg fortepianowy to Biblia każdego śpiewaka. Jest w nim zawarte opracowanie opery do grania na fortepianie. Uproszczony zapis pomaga w nauce i na próbach. Zanim odbywają się one z orkiestrą, najpierw soliści ćwiczą z pianistami. I na koniec chcemy Wam życzyć toj, toj, toj z opanowywaniem operowych słówek, czyli inaczej mówiąc, powodzenia. Ten charakterystyczny sposób życzenia sobie dobrze naśladuje podobno stary zwyczaj trzykrotnego plucia przez ramię na szczęście. Przebrnęliśmy przez 25 operowych słów, określeń, wyrażeń, zwrotów, powiedzeń. Mamy nadzieję, że przydadzą Wam się w antrakcie opery seria po wysłuchaniu, jak rolę dyrektorską wykonuje Kamerzęger lub Primadonna Assoluta bez wycinania kogutów pod batutą najlepszego maestro, który jednak zaglądając do partytury prosi o niemarkowanie głosem, ponieważ z orkiestronu nic nie słychać. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górze. Do zobaczenia.
Thank you.